You know, GK Chesterton said when we cease to worship God we do not worship nothing we'll worship anything Chesterton powiedział że kiedy przestajemy wielbić Boga to nie wierbimy nicości ale wierbimy cokolwiek So what is it that people end up worshipping when they stop worshipping God Więc co wielbią ludzie kiedy przestają wielbić Boga They end up worshipping themselves Wielbią samych siebie. And that's exactly what we see today. I to właśnie widzimy dzisiaj. Biblia mówi jasno: na that's początku amazing. Bóg stworzył niebo i ziemię. God made Bóg stworzył wszystko. And he is of you him every day. Jest wart tego, byś czcił go każdego dnia. I got a question for you. Mam dla was what did God make the world out of? Z czego Bóg świat? It says in the beginning God made it. Jest napisane, że na Bóg go What did he make the world out of? Ale z czego go he made it out of nothing. Go z the, the Bible says in Hebrews that the things which are seen Were made by things which do w w liście Hebraj, do hebrajczyków czytamy, że rzeczy, które widzimy nie, był, nie zostały stworzone ze świata zjawisk. were an important were the world was made out of nothing. Także świat powstał z niczego. Now the big bang idea teaches that the world came into existence from nothing. Pomysł wielkiego wybuchu mówi, że e, świat też powstał z niczego. Isn't it interesting that this is something that God taught us thousands of years ago? Czy nie jest ciekawe, że to jest to samo czego Bóg nas tysiące lat temu? And science is just now discovering that the universe came from the immaterial world from God. I teraz naukowcy odkrywają, że świat powstał z niematerialnego świata. You had, Pamiętacie dwa podstawowe światopoglądy: stworzenie and, i ewolucja? Pogląd ewolucyjny, że życie powstało, kiedy piorun uderzył w zupę. Chcę, żebyście to wiedzieli, że what? I found some of their soup. A, znalazłem y, część tej zupy. There it is. <laughs> Tutaj jest. Primordial soup. It's, uh, it, zupa. It takes 4 and a half billion years to make it. <laughs> Potrzeba 4,5 miliarda lat by ją zrobić. But, but just stick around, eventually it'll come about. Just, just hang out, it'll, it'll, It takes a while, but, but uh, it's good once it's go <laughs> Poczekajcie, ale kiedy, kiedy powstanie, to jest dobra. AW. Tozer said: "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Tozer powiedział, że to co przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o Bogu, jest najważniejszą rzeczą o nas. What is it that comes into your mind when you think about God? I'm afraid many of us have a very small view of God. I don't know if you ever did this, but as a kid, did you ever ask mom or dad how big God was? Czy kiedykolwiek jako dzieci zapytaliście rodziców, jak duży jest Bóg? You czy pamiętacie, jak, żeby, że spytaliście rodziców, czy Bóg jest tak wielki jak ten pokój? A mama i tata mówili: Tak, jest większy niż cały pokój. And then you start imagining a little bit more and you say mom and dad is god as big as our whole house Potem wasza wyobraźnia pracowała i pytaliście czy Bóg jest większy niż nasz dom And mom or dad says he's bigger than the whole house I rodzice mówili jest większy niż cały dom And say mom dad, is god as big as Poland pytaliście czy Bóg jest tak wielki jak Polska And they say, he's bigger than I oni odpowiadali, jest większy niż cała Polska. Then you say, is he as big as the whole world? Czy jest tak duży jak cały świat pytaliście? And you say, bigger than the whole world. A oni odpowiadali, większy niż cały świat. But then, somewhere around high school, we stop imagining how awesome God is. Ale potem gdzieś wokolicach liceum przestajemy sobie wyobrażać jak wspaniały jest bóg and we start focusing on ourselves i zaczynamy skupiać się na nas samych all of a sudden we are more fascinated with that reflection in the mirror than we are with god nagle jesteśmy bardziej zafascynowani tym odbiciem w lustrze niż bogiem and then we get distracted with someone else that we want to be with more than god A potem zachwycamy się kimś innym, z kim chcemy być, bardziej niż Bogiem. Awesome the the really I przestajemy sobie wyobrażać, jak wspaniały i niesamowity jest Stwórca Wszechświata. Moją modlitwą dla Was dzisiaj jest, abyście z powrotem przenieśli swoje skupienie na Boga. I share with you my story. Chcę podzielić się z wami moją historią. I call it God's Glory. Nazwałem ją Chwała Boża. To jest podróż młodego człowieka, mnie, który wzrastał w domu chrześcijańskim, ale nie był chrześcijaninem. See I grew up in an incredible Christian home. Ja we wspaniałym chrześcijańskim domu. I was in church Sunday morning, Sunday night and Wednesday night. We had to be there Thursday night, Friday night and Saturday night as well. Because w w we had visitation and choir practice and work days. Mieliśmy wizytację, y, praktyki i, i praca. So Także dosłownie dorastałem w kościele. Mój tata był y, pastorem pomocniczym i pastorem w, w różnych miejscach. Moja mama była a, a i player and an organ player wherever we went. Moja mama grała na pianinie i na organach, gdziekolwiek poszliśmy. Także dowiedziałem się bardzo wiele o Bogu przez kościół. The problem jest, że stałem się produktem tego środowiska. Stałem się produktem chrześcijańskiego środowiska, zamiast stać się becoming... a disciple of Jesus Christ. Stałem się produktem chrześcijańskiego środowiska zamiast zostać wysłannikiem Chrystusa. And I don't know how your youth are doing in Poland right now. How I'm not sure how their uh, how their spiritual lives are in Poland, the youth, the young people are uh, spiritually uh, mature in Poland. Nie wiem jak jak jest duchowym życiem młodych ludzi w Polsce. But I see a lot of young people in America that are doing the exact same thing I did, becoming the product of their environment. I see many young people in America whose history is just like mine. They become the product of their environment. And they need to see God for who He truly is. And they need to see God for who He truly is. The Book of Romans, verse, uh, chapter 11, is amazing. List do Rzymian, rozdział 11 jest wspaniały. 11, 33, the, Bible says, oh, the depth of the, riches, both of the and of God. W liście do Rzymian 11:33 czytamy: O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego. Czy próbowaliście kiedyś dowiedzieć się, co Bóg tak naprawdę robi? My myślimy, że nasze małe umysły mogą poznać Boże wyroki. We're never to figure out what God is really doing. Nigdy nie zrozumiemy co Bóg naprawdę robi. The very next verse says who knows the mind of the Lord. Następny werset mówi: któż poznał myśl Pana? Who is God's counselor? Who is counseling God? Albo któż był doradcą Jego? Does anybody count as the counselor for God? Czy ktoś nazywa się doradcą Boga? I mean, do you sit down and give God your advice on how to run the universe? Czy czasem dajecie Bogu porady, jak ma rządzić światem? Actually, some of you do. Tak naprawdę część z was tak robi. That's part of the problem. I to jest część problemu. You think that you can counsel the creator of the universe? Myślicie, że możecie doradzać stwórcy wszechświata.

Jeśli robimy to, to mamy bardzo mały obraz Boga i bardzo duży obraz siebie. That is a problem. To jest problem. next given Następny werset mówi. Któż wpierw dał mu coś? Kto dał coś cokolwiek Bogu? Aby za to otrzymać odpłatę. in other words who does, does god owe anybody anything has anybody ever loaned something to god and now god has to pay him back. some of you might be thinking yes i've given to god and then later i said hey god remember what i gave you now i need something in return. Część z nas tak myśli. Pamiętasz, Boże, dałem Ci coś kiedyś, teraz chcę coś w zamian. Niestety, jeśli myślisz, że dałeś cokolwiek Bogu, to się mylisz. God is not in debt to at all. Bóg nie ma długu wobec nikogo. God owns everything. Bóg posiada wszystko. The next verse says, for of him and through him and to him are all things. Następny werset mówi, albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Everything is from him, goes through him and goes back to him. Wszystko jest od niego, przez niego i wraca do niego. Why? Does everything come from Him, go through Him, and go back to Him? This scripture answers that question. Pismo odpowiada na to pytanie. To whom be glory forever. Jemu niech będzie chwała na wieki. So that God will get glory out of His creation. aby Bóg odebrał chwałę od swojego stworzenia. I began at the age of 23 years old after watching a message Hell's Best -kept Secret, a to know the God of the Bible. Ja rozpocząłem w wieku 23 lat po wysłuchaniu e, nauczania e, najbardziej strzeżona tajemnica piekła swoją podróż ku Bogu. After being raised in a Christian home and not being a Christian, po domu, a nie byciu God changed my life and allowed me to see my sin as before him and not other people. You see, growing up, I thought my sin was against my parents. Or my brother and sister. Kiedy dorastałem, myślałem, że mój grzech jest przeciwko rodzicom lub przeciwko rodzeństwu. Or maybe my sin was against the pastor or the youth pastor. Albo e, przeciwko pastorowi czy przeciwko opiekunowi młodzieży. And when I did wrong, I was sorry that I that I disappointed them. I kiedy zrobiłem coś złego, to żałowałem, że zawiodłem ich. When I Was 23, I watched a message called Hell's Best Kept Secret. Kiedy miałem 23 lata, obejrzałem wideo, najbardziej strzeżona tajemnica piekła. And in this sermon the speaker compared the modern gospel to the biblical gospel. I w tym nauczaniu przemawiający porównał współczesną Ewangelię do biblijnej ewangelii The says, hey, come to Jesus, he'll give you a great life. Współczesna ewangelia mówi: przyjdź do Jezusa, on da ci wspaniałe życie. The life have, Biblijna ewangelia mówi: nieważne jakie życie prowadziłeś, jesteś grzesznikiem i, i potrzebujesz w nauczaniu opowiedział historię Józefa. When Joseph was tempted by Potiphar's wife to sin, kiedy Józef był kuszony przez żonę Potyfara do grzechu, odpowiedział, could jak mógłbym to zrobić i zgrzeszyć przeciwko Bogu. Jego grzech nie był przeciwko Potyfarowi. was Nie był też grzechem przeciwko jego żonie. was To był grzech przeciwko Bogu. all Kiedy Dawid zgrzeszył przeciwko Batrzebie, złamał wszystkie dziesięć przykazań. He committed adultery, committed murder, every every commandment he broke right there popełnił popełnił każde, każde When Nathan the prophet confronted david Kiedy Nathan przyszedł do Dawida, David tore his clothes david, uh, rozdarł swoje szaty, and he said, "God against you and you alone have I sinned." I powiedział, Boże, przeciwko Tobie i tylko Tobie zgrzeszyłem. Jego grzech nie był przeciwko narodowi Izraela. Nie był przeciwko Batrzebie i Uriaszowi. Jego grzech był przeciwko Bogu. I jak ten mówca dał te ilustracje, i kiedy mówca dał te przykłady It dawned on me that I had been sorry to my parents, to my sister and brother, to my pastor, and to my youth pastor, but I hadn't been sorry to God. Dotarło do mnie, że byłem, że żałowałem, że zawiodłem rodziców pastora, ale nie żałowałem tego, co zrobiłem Bogu. Our sin is not against people, our sin is against God. Nasz grzech nie jest przeciwko ludziom, nasz grzech jest przeciwko Bogu. And I remember kneeling on my living room floor and ended up laying down and begging God to forgive me, a sinner that had sinned against him. I pamiętam jak klęczałem na podłodze i aż w końcu padłem całkiem na ziemię, błagając aby wybaczył mi grzech w którym zgreszyłem przeciwko niemu. From that point on, I went on a journey to, to know or to discover the God of the Bible. I od tamtego momentu rozpocząłem podróż, by poznawać Boga Biblii. I didn't want to believe anything about God that was wrong. Nie chciałem wierzyć w nic, co jest mówione o Bogu, a co nie jest prawdą. I began to read Scripture looking for the characteristics of God. Zacząłem czytać pismo szukając cech Boga. I came to Isaiah, where God describes himself. Trafiłem na fragment z Izajasza, gdzie Bóg opisuje sam siebie. He says: "I am the Lord, that is my name. Mówi: "Ja jestem Pan, takie jest moje imię. He said, My glory will I not give to another, neither my praise to a graven image. Nie oddam mojej nikomu, ani mojej chwały bałwanom. In chapter 46, he says, Remember the former things of old. I am God, there is none else. I am God, there is none like me. W rozdziale 46 mówi: Wspomnijcie na sprawy dawne odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Wers ten says declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not even yet done saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Wers 10 mówi ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Zaczęłam roz... throughout, throughout rozumieć ten, tę ideę w całej Biblii. God does everything for one reason. Bóg robi wszystko z jednego powodu. So that he will look good. By wyglądał dobrze. So that he will the glory. By odebrał chwałę. The Bible says in Colossians, all things were made by him. W liście do Kolosan czytamy, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego. He says he made it all by him and For himself. Everything was made for God. Jest napisane, że wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Wszystko zostało stworzone dla Boga. Do you remember talking about humanism versus Christianity? Pamiętacie, jak mówiliśmy o konflikcie humanizmu i chrześcijaństwa? Humanizm mówi, że końcem wszystkiego jest szczęście człowieka says no the end of all being is the glory of god chrześcijanstwo mówi że końcem wszystkiego jest chwała boga i can't help but think that, that the humanism of the world has crept its way into the church of today niestety humanizm ze świata wszedł do kościołów chrześcijańskich how many people in the church or that call themselves christians Believe this. Jak wielu ludzi w kościołach, lub tych, którzy nazywają się chrześcijanami, w to wierzy. They think God for me. Mówią: Bóg stworzył to wszystko dla mnie. I'm the most important thing in God's universe. Jestem najważniejszą rzeczą w Bożym wszechświecie. That is not what you get from scripture. To nie jest to, co mówi pismo. that is not how god reveals himself to mankind. Nie tak Bóg he says over and over that he is the god that does everything for his own glory. Pismo mówi że Bóg robi dla guys ladies and gentlemen i'm just i feel like there are a lot of people that have a wrong view of who god really is. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy mają złe pojęcie o tym, kim jest Bóg. W pewnym sensie stawiają siebie w pozycji Boga jako najważniejszą rzecz w świecie. I think it's time you and I got a much smaller perspective of ourselves and a much bigger perspective of God. Myślę, że jest czas abyśmy mieli dużo mniejszy obraz siebie, a dużo większy obraz Boga. We live in a solar system. Żyjemy w układzie słonecznym. is Układ słoneczny to słońce i osiem planet. Now, I want to give you an idea of how big Our solar system is compared to our galaxy the Milky Way galaxy. Chcę pokazać wam jak duży jest nasz układ słoneczny w porównaniu z galaktyką z Drogą Mleczną. If we were to shrink our entire solar system the sun and all the planets and their orbits down to the size of a quarter. Gdybyśmy mieli zmniejszyć cały układ słoneczny słońce wszystkie planety ich orbity Do rozmiaru małej monety. What's the name of your... Uh, you have a coin that's about the size of a quarter? Złotówka. Złotówka. So we're going to shrink the solar system down to a złotówka. Great. Złotuszka. <laughs> złotówka, yes. Złotówka. Złotówka. Okay. Now, if that was the size of our entire solar system, Gdyby how taki... big... Go ahead. Gdyby taki był rozmiar całego Układu Słonecznego... How big would the Milky Way galaxy be? Jak duża byłaby galaktyka Droga Mleczna? Do you think it would be the size of your entire house? Czy myślisz, że byłaby wielkości twojego domu? Actually bigger than your house. Byłaby większa niż twój dom. What's uh Uh, Warsaw is Poland, right? Yeah, Warsaw. What about the size of the city of Warsaw? Do you think that if, if our solar system was the size of a Zolotuczka? Would Would the galaxy, the Milky Way galaxy, be the size of Warsaw? Czy myślisz, że gdyby Układ Słoneczny był wielkości złotówki, to Droga Mleczna byłaby wielkości Warszawy? Bigger. Okay, if our solar system were the size of a Zolotuczka, would... Would the galaxy be the size of all of Poland, the entire country? Czy droga mleczna byłaby wielkości całej Polski, całego kraju. Bigger. Większa. If our solar system, all the sun, and all the planets were only the size of a the cały układ słoneczny, słońce i całe. wszystkie planety z orbitami byłyby wielkości złotówki the, the Milky Way galaxy would have to be represented by all of North America To Droga Mleczna musiałaby mieć wielkość całej Ameryki Północnej Canada, Mexico and the United States combined Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone razem You are in that little zortuczka. Zor <laughs> A my jesteśmy w tej małej złotówce. On that little bitty dot called Earth, na tej malutkiej plamce nazwanej Ziemią. Okrążającej tę małą plankę zwaną Słońcem. You are tiny. Jesteś malutki. Myślę, że musimy. Zobaczyć perspektywę, jak wielki jest Bóg. Light, gdybyś podróżował z prędkością światła 186, 000 per second, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, zajęłoby ci 100 tysięcy lat, by przelecieć z, jednej, z jednego końca galaktyki na drugi. Scientists did an experiment where they, they wanted to see how many stars were in the sky. Naukowcy zrobili eksperyment chcieli zobaczyć jak wiele jest gwiazd na niebie. So they zoomed in on a section of the sky that was the size of a grain of sand held at arm's length. Więc przybliżyli kawałek nieba który był wielkości Ziarka piasku, trzymanego na wyciągniętej dłoni. Skierowali teleskop na ten mały punkt na niebie. They left the on the open for 11 days. Zostawili migawkę otwartą na 11 dni. An 11-day exposure, so that if there was any light there at all, they could see that light. Jedenaście-dniowa eksponacja. Jeśli jakiekolwiek światło tam przechodziło przez przez ten obszar, to to dojdzie do teleskopu. Before they did this, they thought that that little bitty section of the sky had no stars at all in it. Zanim to zrobili, byli przekonani, że w tym małym kawałku nieba w ogóle nie ma gwiazd. When they got the picture, the image back, scientists We have a phrase their jaw hit the floor. <laughs> Kiedy zobaczyli to zdjęcie, jakie wyszło, to szczęki im opadły. They could not believe what they were seeing. Nie mogli uwierzyć w to, co widzą. I have to share this with you. That is what was in that little bitty spec of the sky. To było w tym malutkim wycinku nieba. By the way. Those are not stars. To nie są gwiazdy. Those are galaxies. To są galaktyki. Out of one little speck of the sky. Z tego jednego malutkiego skrawka nieba. That's what made scientists say when they calculated it out that there are enough stars that every single person on earth could own 11 trillion of them themselves. I kiedy przeliczyli, kiedy naukowcy to przeliczyli to, stwierdzili, że jest Tyle gwiazd, że każda osoba na Ziemi może mogłaby mieć 11 bilionów gwiazd. Ja żyję w Pensacoli na Florydzie, gdzie mamy wspaniałe plaże. Scientist did a, a study to discover how many grains of sand are on the beaches of Pensacola. Naukowcy przeprowadzili badanie, ile jest ziarenek piasku na plaży w Pensakoli. Spróbujcie zgadnąć, ile jest ziaren piasku na naszych plażach. Can you imagine trying to do this job? Czy wyobrażacie sobie, żeby zrobić coś takiego? One, two, three, four.

And they continued adding up the, the number of grains of sand to, um, on all the beaches, not just of America, but of the world. I tak dodawali y, liczbę wszystkich ziaren piasku na, na wszystkich plażach na świecie. world. They added that number to the number of grains of sand in all the deserts of the world. Dodali to do liczby ziaren piasku na wszystkich pustyniach świata. They wanted to calculate how many grains of sand are on our entire planet. Chcieli z, zliczyć ile jest ziaren piasku na całej planecie. This one I do know what they came up with. The number they a came up a with. Znam. Seven and a half quintillion. Good luck on that. W Polsku to będzie kwadriliona. Okay, got it. That's a lot of grains of sand. Okay. to bardzo dużo ziaren piasku. But do you notice anything about that number? Czy coś ci przypomina ta liczba? Number of the stars? Yeah, it's less than the number of stars in the sky. To mniej niż liczba gwiazd na niebie. There are more stars in the sky than pieces of sand on our entire planet. Jest więcej gwiazd na niebie niż ziarenek piasku na całej planecie. In fact, when you do the math, every grain of sand that runs through your fingers. Jeśli to przeliczymy, to każde ziarnko piasku, jakie przesypujemy przez palce, represents 9333 stars in the sky. reprezentuje ponad 9000 gwiazd na niebie. And those stars make our sun look small. Te gwiazdy są o wiele, wiele większe od naszego słońca. to Chcę pokazać wideo, które pokaże jak wielkie są gwiazdy, które widzimy na niebie. I think you'll be able to see this. It's nearly a million miles in diameter. yet our sun is tiny compared to the really big stars out there eta carinae over 5 million times larger than our sun beetlejuice 300 times larger than eta carinae if it was our sun it would reach as far out as jupiter and then there's this monster, V.Y. Conus Majoris, the largest star ever discovered, a billion times bigger than our sun. I don't know if you want to try to translate any of that, but they see stars out there that are massive, they are way bigger than our sun. Pierwsza, znaczy najpierw było słońce, potem była gwiazda milion razy większa od słońca, następnie była betelgeuza, jeszcze trzysta razy większa od tamtej, i największa gwiazda, jaką znamy, Canis majoris, miliard razy większa od słońca. Bóg mówi, że zmierzył jakoś nieba odległością między swoimi palcami, swoją dłonią. he says he calls all the stars by their own name. I mówi, że nazywa każdą gwiazdę jej imieniem. He has a name for all of those stars. Ma imię dla każdej z tych gwiazd. David, the psalmist, figured out what God was up to. Dawid, psalmista zrozumiał, co, co robi Bóg. He said, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, who has set Thy glory above the heavens. Panie Władztwo, nasze jak wspaniałe jest imię Twoje na całej Ziemi, ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. He said, When I consider Thy heavens, the work of Thy fingers, the moon and the stars, which Thou hast ordained. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. What is man that Thou art mindful of him, and the son of man that Thou visitest him? Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Who are we compared to God? Kim jesteśmy my w porównaniu z Bogiem? See guys, God made this world absolutely perfect. It was beautiful. Bóg stworzył ten świat całkowicie perfekcyjnym, był piękny. And then sin came into God's perfect creation and destroyed it. Wtedy grzech przyszedł do doskonałego Bożego stworzenia i je zniszczył. And sin brought death along with it. I grzech przyniósł ze sobą śmierć. The reason we have death in this world is because of sin. Przyczyną tego, że na świecie jest śmierć, jest grzech. How would you respond if you were God? Jak ty byś odpowiedział, gdybyś był Bogiem? You created a perfect world. Stworzyłeś doskonały świat. You created people and said I'm going to give you the choice to love me and serve me or to love and serve yourself. Stworzyłeś ludzi i powiedziałeś: Dam wam wybór, byście kochali i służyli mi, albo kochali i służyli sobie. Said, God, I oni mówią: Dzięki Boże za wybór, wybierzemy siebie zamiast ciebie. How would you jak byście odpowiedzieli? Wiem, jak ja bym odpowiedział. I'd start over. Zacząłbym od początku. I'd get rid of the whole uh, zodotućka, is that right? Zotuczka. Yeah, I'd get rid of the whole thing. <laughs> I I'd throw the whole solar system out and say I'm going to start no, over. Wyrzuci, I'm going to create something that will serve me. That's not what the Creator did. Ale to nie jest to, co zrobił stwórca. The Book of Philippians records for us God's reaction to man sinning. List do Filipian mówi o Bożej reakcji na grzeszącego człowieka. Mówi o Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Instead he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Zamiast tego wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. a unto death, even the death of the cross. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. That's what your God did for himself and for you. To Twój Bóg zrobił dla siebie i dla ciebie. Back in 1977 NASA launched the Voyager Space Program. W 1977 NASA rozpoczęła uh, kosmiczny program Voyager. Voyager's job was to go into deep space and send pictures of deep space back to us. Sonda Voyager miała. Polecieć daleko w kosmos i wysyłać zdjęcia. When it launched in 1977, we were pretty excited about what was happening. Kiedy wystartowała w 77 byliśmy bardzo podekscytowani. It, it was the first time we got like, like really good images of some, some, some planets that we had only seen through a telescope. To był pierwszy raz, kiedy dostaliśmy dobre zdjęcia planet, które do tej pory widzieliśmy tylko przez teleskop. Przeleciał koło Jowisza i mogliśmy zobaczyć rozdyska. Przeleciał koło Jowisza i mogliśmy zobaczyć rozdy ska. It went by the the moons and showed us close-up imagery for the first time of some of Jupiter's moons. Po raz pierwszy zobaczyliśmy bliskie zdjęcia niektórych księżyców i owiša. Can you hear okay with the audio on both of us? Yes, we hear. You. Okay. Um, it, it went by Saturn and showed us Saturn's rings for the very first time up close. Przeleciał koło Saturna i pokazał nam pierścienie Saturna po raz pierwszy z tak bliska. It was flying away from the Earth at forty miles an hour. Leciał z Ziemi, oddalał się od Ziemi z prędkością 44 tysięcy mil na godzinę. Rok po roku oddalał się od Ziemi, cały czas wysyłał zdjęcia. W 1990, po 13 latach podróży od Ziemi

Do you see that little bity speck? Widzisz ten mały punkt? Do you know what that is? Czy wiecie co to jest? That's Earth. To jest Ziemia. That's Earth as seen from not even the edge of the quarter, the Zortushka. To jest Ziemia widziana nawet nie z, z brzegu tej złotówki. You can kind of see right here is the sun and right over here is where that little speck is at. I'm going to circle it słońce, right. Tam jest Słońce a tutaj jest ten mały punkt to Ziemia. That is planet Earth. This image is known as the pale blue dot. Ten obraz jest znany jako blado niebieska kropka. I know this doesn't do it justice, but I like to look at this image and think that I'm getting God's perspective of our life here on Earth. Wiem, że to lubię patrzeć na ten obraz i myślę, że to jest Boża perspektywa na ziemię. From this perspective, does it matter who rides in the front seat of the car?: Czy z tej perspektywy ma znaczenie, kto siedzi w przodu w samochodzie?: No, it doesn't.: Nie ma znaczenia. Czy ma znaczenie, jak fajny jest ten samochód i ile kosztował? No, it doesn't. Nie ma znaczenia. Czy ma znaczenie, na jakim podjeździe ten samochód parkuje? Czy jak duży jest dom, przed którym stoi? From this perspective, none of that matters. Z tej nic z tego nie ma the only thing that matters is, did you give God glory with that car? Did you give God glory with that house? Czy oddałeś Bogu chwałę swoim domem? The only thing that matters from this perspective is did you glorify your Creator with every breath He gave you? The Bible told us that the nations are like a drop of a bucket. There is dust on a balance. They're nothing to God. The nations are nothing to God. Biblia mówi, że

i get it sometimes we get we get worried about China and Russia and the United States and what's happening. Często martwimy się o Chiny, o Rosję, o Stany Zjednoczone o to, co się dzieje między nimi. Guys, when you see God for who he is, you realize the nations have nothing on God. Gdy zobaczymy Bożą perspektywę, to widzimy, że narody są niczym przed Bogiem. Uh, uh, there was an atheist named Carl Sagan. Był taki ateista, Carl Sagan. He had a quote about that famous blue dot, that image, called the famous blue dot, or the, the, the pale blue dot He said: if you look at that little dot in that image, that's us, that's home. That's here. Powiedział, jeśli spojrzycie na tę kropkę, to jest to my, to jest tutaj, to jest dom. He said everybody that you've ever heard of, they lived there on that little speck. It was a mote, a mote, a tiny speck of dust, suspended in a sunbeam. Powiedział, że każdy kogo znacie żył tam na tym pyłku zawieszonym na promieniu słonecznym. He said think of the rivers of blood spilled by generals and emperors so that in glory and in triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Powiedział pomysle o rzekach krwi wylanych przez wszystkich generałów i władców, po to, by dla chwały i triumfu, aby mogli zostać chwilowymi panami kawałeczka tej plamki. Then he concluded his quote by saying this: He said, In all the vastness of the universe, there is no hint that help will come from somewhere to save us from ourselves powiedział, że w całej tej przestrzeni nie ma żadnego, nie ma żadnego powodu, by myśleć, że pomoc przyjdzie skoninąd, aby ocalić nas przed samymi sobą. He was one of the world's most famous atheists. On był jednym z najsławniejszych ateistów na świecie. And he said nobody's going to come to this little dot to save us. I powiedział, że nikt nie przyjdzie na tę błękitną kropkę, by nas uratować. But he didn't God. Ale on nie rozumiał Boga. That we were at in Ten fragment z Filipian idzie dalej i mówi nam, co Bóg zrobił, by nas uratować. Uh, I covered that. He made himself of no reputation. He, he died the death of the cross. Jesus Christ came to this pale blue dot and died the death of the cross for his glory. Now I know the temptation is to think He did that for me. It's all for me. Wiem, że jest pokusa, by pomyśleć, że on to zrobił dla mnie. But that passage goes on and says: Actually, because of that, God has highly exalted him, not you, and given him, not you, a name that is above every name. Ale czytamy dalej, że dlatego też Bóg wielce Go wyżysz, wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, nie Ciebie. So that at the name of Jesus. every knee will bow aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano and every tongue will confess that Jesus Christ is lord i aby wszelki język wyznawał że Jezus Chrystus jest panem why why did christ die the death of the cross and die for the people that messed up the entire creation dlaczego dlaczego Jezus przyszedł na ziemię Umarł za ludzi, którzy zepsuli cały świat. For the glory of God the Father. Kuchwale Boga Ojca. God does everything for His pleasure, for His glory. Bóg robi wszystko dla swojej chwały. I love looking at the amazing universe, that God has created. Uwielbiam. Patrzeć na ten wspaniały wszechświat, jaki Bóg stworzył. And when you look at this universe, you will Kiedy patrzymy na ten świat, to coś odkryjemy. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Hmm. Hey, let me ask you something. What are you doing for the glory of God? Teraz zapytam cię o coś. Co robisz dla chwały Bożej? Pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić dla chwały Bożej, to nawrócić się od grzechu i przyjąć Boga jako Zbawiciela. Bóg otrzymuje najwięcej chwały, kiedy my. Wybieramy, by mu ją dać. My son is 13 years old. Mój syn ma 13 lat. Mam możliwość i, i siłę, by zmusić go, by robił to, co ja chcę, żeby zrobił. Ale nie mam przyjemności ze zmuszania go do czegoś. On the other hand when he chooses of his own free will to say hey dad i love you. Ale z, kiedy on ze swojej własnej woli mówi tato kocham cię. That brings me incredible pleasure. To daje mi wielką przyjemność. Because he doesn't have to say that. Bo on nie musi tego powiedzieć. He doesn't have to love me. Nie musi mnie kochać. And yet when he says it of his own free will, it's satisfying.: You don't have to love God.: nie Boga. Now there will be a judgment for those who don't. Sąd dla tych, którzy tego nie robią. But you're not required. you're not forced nie to love God.: do Boga. You can behave however you want. Możesz się zachowywać jak tylko chcesz. However, your creator is saying, Hey, I'm worthy. I'm worthy of your worship. Would you please worship me? Ale Twój Stwórca mówi, Jestem godzien Twojej chwalenia przez Ciebie. Are you worshipping God with every single breath you breathe? Czy chwalisz Boga każdym swoim oddechem? God made you for one reason lor Bóg stworzył cię z jednego powodu. powoduA you doinggo imię święte imię czy, czy ty to robisz When you see God for who He is, it should make you desire to glorify him with every day you have on this planet Gdy widzisz Boga takim jakim jest powinieneś powinnoć doskłonić do chwalenia go w każdym dniem. Let's throw out this idea of a tiny God. Wyrzuć tę ideę małego Boga. I skieruj umysł na wielkość Boga i Stwórcy. When you do this, you can change the world. Kiedy to zrobisz, możesz zmieniać świat. If you've never bowed the knee to that creator, I'm encouraging you to do that today. Jeśli nigdy nie przed tym stwórcą, to zachęcam cię, byś to zrobił teraz. I want to thank you guys uh, for spending the evening, spending a couple hours with me this evening. Chcę wam podziękować za tych kilku godzin wieczorem. It is my urgent prayer that you see the creator for who he truly is. Modlę się, byście zobaczyli Stwórcę takim, jakim naprawdę jest. And ask yourself the question, what does it look like for me to glorify God? I zapytali się, jak co, co to znaczy dla mnie by chwalić Boga. Here's how far the Bible takes it. Pokażę wam jak daleko co mówi o tym Biblia. It says whether you eat or take a drink, do that For the glory of God. Mówi o tym, że nawet czy, czy pijesz, czy jesz, to rób to na chwałę Boga. Co to znaczy dla Ciebie, by chwalić Boga wszystkim, co robisz, i każdym oddechem? Let's pray. Pomodlę się. Heavenly Father, thank you for an opportunity to talk about you and your truth tonight. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za możliwość mówienia o Tobie i, twojej, I o Twojej prawdzie. You truly are the awesome, the inspiring, the omnipotent Creator of the universe. Ty jesteś naprawdę e, wspaniałym. E... Inspirującym, y, stwórcą całego wszechświata. Dziękujemy za to, że dałeś nam możliwość wybrania, by Cię kochać. May we set our eyes on you and who you are. Abyśmy y, skierowali ocz, oczy na to, na Ciebie i na to, jaki jesteś. And as we see you, would we desire. To glorify your holy 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 name. I kiedy zobaczymy cię abyśmy zapragnęli uh, chwalić twoje święte święte imię. May we be moms and dads that glorify you. Bądźmy matkami i ojcami, którzy którzy ciebie chwalą. May we be brothers and sisters that glorify you. Bądźmy Siostrami i braćmi, którzy ciebie chwalą. May we be church members that glorify you. Bądźmy członkami kościoła, którzy ciebie chwalą. Heavenly Father, may we be citizens of our country and glorify you. Ojcze niebieski, bądźmy obywatelami swoich krajów i chwalmy ciebie. Thank you for loving us. Dzięki za to, że nas kochasz. May we honor you with our lives. Chcemy uczcić Ciebie naszymi życiami. In Jesus name we pray. Amen. W imię Jezusa. Amen.